Mówiąc Paryż, nie myślimy wieża Eiffla, a zamachy. Świat się zmienia, zmieniła się Europa. We Francji dokonano zamachu terrorystycznego. Zginęło wielu ludzi, a wielu wciąż walczy o życie. Na naszych oczach rozegrał się dramat niewinnych ludzi. Znany nam świat rozsypuje się na naszych oczach. Otwartość, współistnienie kultur i religii, granice bez szlabanów i kontroli – to wszystko może przestać istnieć. Uważam, że wprowadzenie kontroli na wewnętrznych granicach Unii Europejskiej jest tylko kwestią czasu, a to dlatego, że po prostu wiemy, że na terytorium wspólnoty dostało się w tej fali uchodźców tysiące, niezliczone ilości, może dziesiątki tysięcy wyszkolonych po prostu dżihadystów, fundamentalistów. To, co się już zdarzyło, to nas powinno skłonić do podjęcia bardzo zdecydowanych działań. Innymi słowy, nie wystarczy potępiać, współczuć, składać kondolencje. Trzeba podjąć działania, które dla przeciwnika całej Europy będą jednoznacznym sygnałem, że to już przestała być debata. Europa jest na rozdrożu. Świat się chwieje. Rozmawiać trzeba o tym, co z nami dalej. To zauważyli już intelektualiści, ekonomiści, część polityków. Wolność, równość, braterstwo, bez względu na kolor skóry, przekonania. To mogą być już tylko puste słowa. Panowie, ostatnio wpadła mi w rękę taka książka pod tytułem Świat się chwieje, publicysty Grzegorza Stroczyńskiego z Gazety Wyborczej. To są rozmowy z politykami, filozofami, publicystami również. I tam Marcin Król, filozof, historyk idei, uważa, że wydarzy się coś, co zmieni Europę. Ta książka ukazała się w tym roku, ale ta rozmowa rzecz jasna odbyła się jeszcze przed Paryżem. Uważa, że wydarzy się coś, co zmieni Europę. No właśnie, czy to, co wydarzyło się 13 listopada, panów zdaniem, to jest to, co zmieni nasz świat, w którym żyjemy? Nie, bo mi się wydaje, że już były zamachy po prostu wcześniejsze, po prostu no to się... Należy nad nimi przejść do porządku dziennego? Nie, nad nimi nie trzeba, tylko ja powiedziałam, że Europa ulega w XX, XXI wieku, cały czas ulega zmianom. Był komunizm, upadł komunizm, inny system przyszedł, po prostu, że to jest polityka jest płynna. Ja tak ogólnie powiedziawszy, te zmiany muszą następować po prostu, a... Był jeden szalony naukowiec, który kiedyś powiedział o tym, że historia się skończyła, ale tak naprawdę dosyć szybko musiał się ze swoich pomysłów wycofać. Fukuyama. Tak, o nim właśnie myślę, ale tak naprawdę no, mówienie o tym, że akurat ten zamach tragiczny, okropny, zmieniający nasze życie, zmieni całą Europę i wywróci ją do góry nogami, wydaje mi się na całe szczęście lekką przesadą. Myślę, że Europa ma zdecydowanie bardziej solidne podstawy niż takie, które mógłby ten zamach wzruszyć. Też było często, pojawia się już któreś hasło rewolucji francuskiej, wolność, ludność, braterstwo. Wiemy, jak się to skończyło, ale wydaje mi się, że nasze polskie podejście, Bóg, honor, ojczyzna, te trzy wartości chyba też nam przyświecają w Polsce i do nich trzeba też, to jest pewne też nasz aksjomat moim zdaniem. Wierzymy w Boga, trochę innego niż tego, którego wyznają muzułmanie. I to jest pewna rzecz, która na pewno nas może dzielić. Honor i ojczyzna to... Ojczyzna tu jesteśmy krajem jednolitym. Polska to jest taki przykład kraju, który rzeczywiście będzie miał problem, jeżeli chodzi o wpuszczenie dodatkowych... Tak, tylko żyjemy w Europie, podróżujemy po Europie, znamy ją coraz lepiej. I jednym z fundamentów Europy jest właśnie wolność. No ile ona musi być ograniczona, żebyśmy mogli czuć się w tej Europie bezpiecznie? Podejście do Unii Europejskiej mam dosyć krytyczne. Myśmy się przyczynili do tego, do tej wygody podróżowania bez granic. I nie tylko my, ale też reszta Europy, co? Wydaje mi się, że sytuacja, w której nagle ktoś zaproponuje przywrócenie pełnych granic, czy ktoś dalej idący proponuje zdjęcie euro jako waluty ogólno, jest po prostu na dzień dzisiejszy z powodu przyzwyczajenia setek milionów ludzi w Europie jest prawie absurdalnie niemożliwa. Znaczy ja powiem szczerze, jeśli wzmocnienie granic to tylko tych zewnętrznych na pograniczu Europy i reszty, i tak zwanej reszty świata, natomiast wewnątrz Europy przywrócenie granic, no to byłby bardzo poważny krok w tył, na który nas dzisiaj
chyba nie stać. To znaczy, to już byłaby, konsekwencje tego są trudne do przewidzenia, łącznie z tym, że... Ekonomicznie byłoby nas nie stać. Tak, ekonomicznie. Łącznie z tym, że wtedy pod znakiem zapytania pozostaje wspólnota. No bo wspólnota czego, skoro przywracamy granice? Mówienie o wspólnocie kultur dzisiaj to jest troszkę... Ostatnio było zdewaluowane, dzisiaj powraca. Kultura, w której my żyjemy, jest kulturą dialogu. I w związku z tym my w tej kulturze problemu nie mamy. Problemem są kultury, w których dialog jest zastąpiony zwalczeniem każdej innej opcji. I dlatego zamknąć się na te inne kultury? Gdybyśmy mieli doktora Sajda i wiedzielibyśmy, że 5-6 tysięcy takich właśnie doktorów tutaj przyjeżdża do Opola, czy tam do Polski, to byśmy na pewno nie protestowali, nie? Ale mamy pewną obawę, że wśród tych 5 jeszcze plus sprowadzone rodziny, bo przecież wiemy, że w ciągu pół roku mogą tam wystąpić do tego, żeby integracja rodzin, wykorzystywanie też krzywdnych przepisów Unii Europejskiej właśnie jest po stronie też tych uchodźców. Miejmy nadzieję, że tylko uchodźców, a nie pojawiających się tam wśród nich kilku terrorystów, czy kilkunastu, czy kilkuset. Tego nie wiemy właśnie. Więc dlatego mamy pewne obawy. Przepraszam, chcemy naprawdę pracować razem. To nie chodzi tylko o psycholog, który analizuje, czy o pan dyrektor, czy chodzi... Cały nasz naród musi być połączony, żeby faktycznie nie straszyć takie zasady, takie jak ludźmi. Jesteśmy cywilizowani, jesteśmy w Unii Europejskiej. To wszystko jest dobrze. Ale jak każda strona będzie pracować sama, to cały czas będzie strach. Bezpieczeństwo to nie będzie i ci ludzie cały czas będą mieć sukces, żeby jeszcze przestraszyć ludzi. Te ludzie mają być wykluczone przez współpracę między każda strona z naszym społeczeństwem. Trzeba naprawdę w jakiś sposób izolować tych ludzi. Nie mówimy o muzułmanów, to naprawdę obrażające. A ty nie wiesz, co robić, jakie... Ja jestem człowiek, który ja żyję między Polacami, dzięki Bogu. Mam fajne stosunki, znam wszystkie. Kościoła to... Najlepsi przyjaciele to są z kościoła, dobrze. Oprócz pracy i tak dalej. Ale codziennie, jak otworzę moje drzwi, po tej zdjęciu, co widzieliśmy, ja czuję strach dwa razy więcej minimalny. Dlaczego? Ja mam odpowiadać na takie, wiesz, oczy sąsiad, który pyta mnie, dlaczego wyszło tak w Paryż, który był miast otwarty, kulturalny i tak dalej, i tak dalej. Ja mam odpowiadać i tu jest prawdziwy strach. Wobec moje dziecko, które żyje ze mną w Europie od dawna, który zna inne zdjęcia o islam, i ja mam udowodnić, że to nie jest tak. I to jest naprawdę prawdziwe wyzwanie. Przyznaję panowie, że jesteśmy... Bardzo proszę, chciałbym poseł Tomasz Kostuś. Tylko dopowiedzieć, podkreślając, że to, co mówię, jest bardzo niepopularne i bardzo niepoprawne politycznie. Nawiązuje do tego, co powiedziałem w pierwszej części, a więc bezpieczeństwo kosztuje. Jeżeli chcemy to bezpieczeństwo efektywnie poprawić, jeżeli chcemy skutecznie z terroryzmem walczyć, niestety te prawa człowieka muszą być, ten poziom tych praw człowieka musi być obniżony. I te wolności, z którymi tak się szczycimy jako Europejczycy, muszą w pewien sposób być ograniczone. Nie mówię tyle o Polsce, ile mówię o Europie. Mówię o Francji, mówię o Belgii, mówię o tych krajach, które jest wylęgarnia terroryzmu. Natomiast proszę zauważyć, myśmy dość miękko i dość lekko przeszli od problematyki imigracyjnej do terroryzmu. Ja nie chciałbym, żeby widzowie... Ale przyzna pan, że to, co się wydarzyło 13 listopada w Paryżu, no niestety, wiele osób to łączy, tak? Bo z jednej strony mamy falę imigrantów, z drugiej strony mamy zamachy i nie sposób tego po prostu nie skleić. Oczywiście to trzeba łączyć, tylko wydarzenia w Paryżu, wydarzenia w Londynie, wydarzenia w Madrycie, mówię o aktach terrorystycznych, potwierdzają jedno, że organizatorami, inspiratorami i wykonawcami nie byli ci, którzy przyjechali, tylko byli ci, którzy we Francji, którzy w Londynie mieszkali od co najmniej 2, a nawet 3 pokoleń. Ci, którzy się nie zasymilowali. Ci, którzy przez to społeczeństwo poczuli się odrzuceni. Oni. Ci, którzy przyjechali, to są ci, którzy uciekają przed tymi, tak, którzy robili te zamachy. Tak jest. I musimy, to jest klucz. Musimy wyraźnie powiedzieć o kilku liczbach. Tomku, mówiłeś o 7 tysiącach uchodźców. Kiedy ostatni raz spotkałeś Czeczeńca na ulicy Opolskiej? Prawdopodobnie nie możesz sobie tego przypomnieć, tak jak i ja nie mogę sobie tego przypomnieć. W latach 90. przyjechało do Polski 50 tysięcy Czeczeńców i nic się nie stało. Tak? Nie mamy gigantycznego problemu z Czeczeńcami. Znaczy część już wyjechała. Jasne, oczywiście. Z tych ludzi, którzy przyjechali kilka miesięcy temu, część z nich trafiła także na Polszczyznę, część trafiła na Dolny Śląsk. Olbrzymia ale, część. Panie doktorze, ale był też problem, bo ja pamiętam, jak przez Ukrainę, przez Bieszczady, tam była słynna taka sprawa, że kobieta prowadziła dzieci i chyba zamarzły razem z tą kobietą, tak to jest. Był też ich problem. Też był problem, że Schengen się zamknęło i nie pozwalało tak przepuszczać. Raczej starano się kontrolować, bo my tu dyskutujemy o
niekontrolowanym wpływie, to tak jakbyśmy otworzyli tamę i się dziwili, że Opole się zalało, bo nie kontrolowaliśmy rzekę. Ale to nawet nie wie pan, no, nie sposób ulec wrażeniu, że jednak Polska, nasz kraj, zdecydowanie bardziej się wycofuje, jeśli chodzi o przyjęcie uchodźców, ale tak? No, nie, a dlaczego? Bo jesteśmy, biedniejsi? Nie, bo kultury wysoko rozwinięte, Szwecja. Problem sprzed dwóch dni. Szwedzi ogłosili, że 20 tysięcy uchodźców zostanie objętych programem sprawdzenia i uchodźców, którzy nie spełnią wymogów bezpieczeństwa, zostaną odesłani. I z dnia na dzień, dosłownie wczoraj zostało to ogłoszone, 14 tysięcy uchodźców się zdematerializowało. I co z takim problemem zrobić? 14 tysięcy na bardzo niską populację Szwedów. No to jest dla nich gigantyczny problem. Więc jeśli my słuchamy takich informacji z telewizji i zastanawiamy się, czy jeśli my zaprosimy, a za chwilę z dnia na dzień ogłosimy, że chcemy sprawdzić, kim oni są i oni nam pouciekają, 14 tysięcy... I tak, bo jasne, prawdopodobnie pojadą do Niemiec. Chociaż ci, którzy zostali tutaj do Polski sprowadzeni, około 100 osób przez Fundację Estera, wyjechali do Niemiec, ale już chcą wrócić. Wszyscy, bo my jesteśmy tak. Bo właśnie na tym polega nasz trochę problem. To jest problem Polski. Polska jest na bardzo niskim statucie rozwoju i my nie jesteśmy dla dobrze. Nich to ja mam teraz propozycję, żebyśmy posłuchali, co na ten temat sądzi profesor Adam Rotfeld. Ja poproszę o materiał numer jeden. To nie jest sprawa jednego polskiego rządu, francuskiego rządu, czy czeskiego, niemieckiego. To jest sprawa Unii Europejskiej. To jest swego rodzaju test, sprawdzian dla skuteczności Unii Europejskiej. W związku z tym, gdybym miał w tej chwili odpowiedzialność za polską politykę zagraniczną, to przede wszystkim bym się zastanowił nad tym, w jaki sposób możemy w Unii, poprzez Unię i razem z Unią w tej sprawie zapobiec temu, co może się jeszcze zdarzyć, bo to, co się już zdarzyło, to nas powinno skłonić do podjęcia bardzo zdecydowanych działań. Panowie w Unii i poprzez Unię, czy jednak trochę na własną rękę, tak jak to robimy do tej pory? Widziałem, że poseł Kostuś zgadzał się z profesorem Rotfeldem, ale ja chyba widzę inaczej. To jest generalnie problem Niemiec. Na tym etapie. Czy Niemcy to sobie zrobiły, niech Niemcy się martwią. Sobie to zrobiły i teraz próbują ten problem przenieść. Niemcy, Francuzi, jest kilka nacji, która z tego korzystała. Jest najwięcej teraz uchodźców i w drodze do Niemiec i Niemcy tak naprawdę teraz próbują załagodzić ten problem właśnie rozlewając tą falę uchodźców na różne kraje ościenne i to oni mają największy problem. Ja wiem, że to tak brzmi niepopularnie. Ale problemy Francji, problemy Niemiec to nie są nasze problemy w ramach Zjednoczonej Unii? Teraz jak to spojrzymy, no to dotyczy nas, no bo teraz właśnie Niemcy próbują rozwiązać ten problem i przelać trochę tych uchodźców tu na Polskę i na inne kraje. Tomek, 1 700 000. No proszę cię. My sobie damy radę tych 7 tysięcy, tylko że my tylko wiemy, że to jest początek. Po co, tak? To jest początek, bo jak damy 7, to potem może i 70. Bo jak będzie ta fala szła do Niemiec, to potem... My musimy... dyskutujemy, jak tu jest 1 000 000, a tu jest 7 tysięcy, to może nie 7 już zostaje tam. Tylko proszę nie załatwić tymi 7 tysiącami, bo widzimy tą falę imigrantów, która idzie do Niemiec. No. W Polsce jest procedura oficjalna przyjmowania imigrantów. Są fundacje, jest fundacja Stać Nas, która proponuje, jak tą procedurę należy przejść. Ona jest bardzo ostra. Jak zapraszałem Ukraińców, to liczba była mnoga, to przeszedłem tą procedurę. I tam trzeba wykazać się tym, że się posiada akt własności lokalu, w którym będą mieszkać, że się posiada na koncie odpowiednią ilość pieniędzy na każdy miesiąc ich pobytu. Przy czym jeśli zapraszamy na rok, to trzeba to przemnożyć. Tak, tylko wszystkie te pieniądze na to stracili, na ten ponton, żeby się dostać do Europy. Ja rozumiem, tylko że jeśli ktoś, w Polsce ta procedura jest, jeżeli ktoś chce tych emigrantów do Polski przyjmować, czuje taką potrzebę, stać go na to, tam proszę założyć, że w tym właśnie prawie, wynikającym z prawa europejskiego, przewiduje się, że każdej rodzinie, bo nie ma mowy o pojedynczych emigrantach, tylko jest mowa o rodzinach, należy zagwarantować 2 pokoje do dyspozycji. Więc jeśli moje mieszkanie ma 2 pokoje, to za przeproszeniem, gdzie ja mam ich przyjąć? Ja nie twierdzę, że ja jestem przeciwko temu, tylko pytanie, muszą być Polacy, trzeba pytać Polaków, trzeba z Polakami rozmawiać. Polacy muszą być chętni na to, żeby tych imigrantów przyjąć. Tak jak Turcy byli potrzebni Niemcom w latach 80. Po co oni ich sobie sprowadzili? Po co tworzyli korytarz dla Turków, w którym teraz mają problem?
po to, żeby tania turecka siła robocza składała pojazdy typu, ja nie będę mówił o marce, skąd to wiemy? Bo w tej samej fabryce pracuje mnóstwo moich kolegów z Opolszczyzny. Jasne. I tam pracują tylko Polacy i Turcy na produkcji. Tomasz Kostuś, bardzo proszę. Problem nielegalnych imigrantów to nie jest problem Opola, Opolszczyzny czy Polski. To jest problem całej Unii Europejskiej. Jeżeli sobie z tym nie poradzimy, to tak jak Hunowie kiedyś rozjechali Imperium Rzymskie, tak imigranci rozjadą Unię Europejską. I o tym wczoraj mówił premier Holandii. Ja się z tymi sprawami i ja się z tą tezą zgadzam. Natomiast nawiązując do pani pytania, tak żeby było to bardziej obrazowe, niech ta Unia Europejska to będzie ten ponton. Jeżeli każdy z nas będzie wiosłował w swoją stronę, to w najlepszym przypadku będziemy dryfować, a w najgorszym wypadniemy, tak? I tak się skończy historia Unii Europejskiej, taką jaką znamy. Innymi słowy, tutaj nie ma mowy o tym, że Polska może sobie prowadzić indywidualną politykę zagraniczną w tym zakresie. Jesteśmy elementem większej całości. Nawet tu jest jeśli potrzebna, musimy płacić za cudze tu jest błędy. Potrzebna gra zespołowa. Panie pośle, jesteśmy zobowiązani nawet jeśli do tego, musimy płacić za cudze błędy. To, o czym mleko się wylało. No i co zrobimy? Wystąpimy z Unii Europejskiej? Polska już powiedziała, przyjmie tą pierwszą potwierdzoną przez premierę Wielkopolską tą ilość osób. Przyjmie. No, potwierdzone. Jest kwestia negocjacji. Jakie to osoby teraz będą? Tomasz Grzyb, bardzo tego. Proszę. Jeszcze tylko jedna kwestia. Ale to też jest kwestia. My pamiętajmy, że naszym argumentem jest to... Jeszcze. Panie doktorze, jedno zdanie. Proszę uważać na wiosła. Czuwam to. A więc wiosłujmy w jednym kierunku, bo to tylko da... To komfort daleko, przyznają panowie. Tak, natomiast proszę pamiętać, bo myśmy tego nie podjęli, że naszym argumentem rządu polskiego, pani premier Beaty Szydło o tym mówiła w Brukseli, jest to, że granicą zewnętrzną Unii Europejskiej, tą wschodnią, jest właśnie granica Polski. I proszę pamiętać o tym, że u naszych wschodnich sąsiadów toczy się wojna. Innymi słowy, Unia Europejska musi mieć świadomość tego, że za chwilę my się możemy zmierzyć z bardzo poważnym problemem. Innymi słowy, jeżeli tej solidarności zabraknie w stosunku do tego, co się dzieje w tej chwili w Turcji, tam jest największy problem. Ponad 2 miliony ludzi się w tej chwili kotuje w Turcji. Turcja to jest jedna rzecz, Liban to jest jeszcze bardziej poważna sprawa, dlatego że w Libanie ma pan w tej chwili... A musimy to rozładować. 4,5 miliona ludzi, mieszkańców. To może się okazać tak w czarnym scenariuszu, to może się okazać tak w czarnym scenariuszu, że Unia Europejska powie, to radźcie sobie sami w tej chwili z Ukraińcami, skoro nie byliście solidarni i nie pomagaliście nam. Pan, różnica polega na tym, konkretna różnica polega na tym, że jak mówiłem, Liban, konkretny przykład, przez Szwajcarię Niemcy ciągnęły Europę. W ilościach, które są absurdalnie wielkie. Jeżeli my będąc w Unii tutaj, płacimy przy wsparciu Unii, jedną z najwyższych stawek za gaz, który ciągniemy z Rosji, będąc w Unii i mając poparcie Unii. To z czego to wynika? To gdzie jest ten nasz interes Polski i kto go pilnował w czasach, kiedy te stawki były ustalane? Dlaczego wtedy, kiedy są zyski, Polski tam nie ma, a wtedy, kiedy są problemy, mówi nam się o solidarności? Ksiądz profesor Józef Tischner miał piękne zdanie, które mówiło, że granice twojej odpowiedzialności wyznaczają twoje możliwości. A więc jeżeli możesz pomóc, to musisz pomóc, bo to jest twój obowiązek, tak? Znaczy, nie będę się wyrażał. Ja teraz też święty, ale to też jest wykorzystywanie. Panowie, ale mieliśmy rozmawiać o tym, rozmawiać o zagrożeniu w Europie, o zagrożeniu związanym z terroryzmem. I tak nam troszeczkę ten temat odpłynął jak ten ponton. Bardzo ale ja jeszcze proszę. Tak o podróżowaniu. Jak ja jadę w kraje, na przykład muzułmańskie kraje, czy, no, albo do Indii, gdzie też dosyć dużo jest tam muzułmanów, to ja zawsze, młodzież, którymi jeżdżę, przestrzegam tego, pamiętaj, ubiór musi być dostosowane do tego kraju. Nie możesz prowokować, nie możesz po prostu ubiór, zachowanie. Nie przypominam sobie, żebym ja tam lewo w Indiach lewą ręką komuś coś podał, bo wiadomo, że tam jest uważane, że to jest ręka nieczysta. Nie powinno się podawać lewą ręką. Dziewczyna zbyt dużym dekoltem po prostu prowokuje. Oni mają inne podejście i mówię tego po prostu. I mi się wydaje, że jest tu też strach trochę, że ta też politpoprawność powoduje, że to nie ci, którzy przyjeżdżają, jakby się dostosowują. Czyli uchodźcy, jeśli tu będą, oni muszą się dostosować do tego, co my tutaj... Powinny się dostosować do pewnych realiów. Wyczytałam niedawno w jednym z artykułów we Froncie, że w pewnej szkole pod Mediolanem dyrektor odwołał
święta Bożego Narodzenia, zastępując je świętem zimy, żeby nie urazić właśnie... Ale tylko problem jest, ale to jest politpoprawność, której muzułmanie, no przecież się śmiali, podobno, ja mówię podobno, to nie jest przeze mnie sprawdzone, ale tam gdzieś dochodziły mnie słuchy, że właśnie muzułmanie na to, bo im to nie potrzeba. Im nie potrzeba, żeby chrześcijanie czy w jakiś tam sposób z czegoś rezygnowali. Mi się wydaje, że po prostu ta politpoprawność, jakby, która nakazuje, tak. To jest ten strach, który nakazuje tak we Francji. Francja jest takim przykładem. Nawet Anglia. Ściągnij krzyżyk, pourazisz drugiej osoby. Jakby krzyżyk miał kogoś urażać po prostu. I to powoduje te wszystkie czynniki razem wzięte, powodują, że ludzie się boją. Boją się przed tym swoim spokojem. Tu pan z psychologa powie, że po prostu jest ten taki czynnik zamknięty. Jedna uwaga, bo być może to jest rzecz, co do której, jak sądzę, wszyscy się zgodzimy. Otóż są sposoby pomocy, które mogą nas wszystkich łączyć. W tej chwili w Libanie działa Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Liban jest dosyć specyficznym krajem, tak jak powiedziałem, 4,5 miliona mieszkańców, 1,2 miliona uchodźców. Dla pokazania to tak, jakbyśmy w Opolu mieli 30 tysięcy, tak jakbyśmy mieli 30 tysięcy uchodźców w samym Opolu. Coś niewyobrażalnego zupełnie. Problem polega na tym, że tam nie wolno zakładać obozów dla uchodźców. W Libanie to jest zabronione. W związku z tym tam się uchodźcy jakoś organizują, mieszkają w wynajętych pokojach, postrychach itd., itd. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej wyliczyło, że za pieniądze, które pozwalają utrzymać jednego uchodźcę w Niemczech, można utrzymać 8 osób w Libanie. A więc być może to jest droga, ale ona od nas, myślę, że bardzo sensownie powiedział to pan poseł Kostuś, że ona od nas wymaga pewnej rezygnacji. My musimy się odrobinkę na tym pontonie, na tej ławeczce życia przesunąć, żeby zrobić miejsce dla drugiego człowieka. Bo bez tego w ogóle trudno mówić o jakiejkolwiek solidarności. Pamiętajmy, że to są oczywiście tak samo jak... A pomoc oznacza niebezpieczeństwo, pana zdaniem? Zawsze oznacza pewne ryzyko. Zawsze oznacza pewne ryzyko. Jeżeli pani jedzie pociągiem i w pociągu są 3 osoby i wchodzi 4, to poczuje pani ograniczenie swojego komfortu. Tak? Odrobinkę. Wchodzi jakaś 4 osoba i tak dalej. Jasne, że to są nieporównywalne sytuacje, ale one pomagają nam zrozumieć... Chyba troszkę nie tak. Ja jeżdżę pociągami i powiem panu szczerze, jak pan czerpie z tego przyjemność, tak? Koleżanka jest fajnie. No nie przesadzajmy. To troszkę z daleka chyba poszło. Znaczy, dobrze, panowie, ale rozmawiamy o poważnych sprawach. Jasne. Tak. Pamiętajmy o tym, znaczy, że... osoba wchodzi, nie? No pewnie, że... Pamiętajmy o poważnych sprawach. Dlatego mówimy o tym, że imigranci, dobrze, tych, których przyjmujemy ze wschodu i... Dobrze, to żeby teraz uciąć... We Francji ta poprawność polityczna była postawiona na głowie. Jeszcze tylko jedno zdanie. We Francji ta poprawność polityczna była postawiona na głowie. Raz jeszcze to powtórzę. Innymi słowy, większość musiała się dostosować do praw mniejszości. Tak? Co z tego wyszło, wszyscy wiemy. No natomiast pani pytała o kwestię bezpieczeństwa Polski. Ja bardzo się cieszę z inicjatywy pani premier Szydło, która powiedziała, że jedną z pierwszych ustaw, nad jakimi rząd pracuje, to jest ustawa antyterrorystyczna. To jest jedna z kluczowych kwestii, która w najbliższym czasie powinna być przez parlament przyjęta. To jest po pierwsze. A po drugie, my musimy ponownie jak gdyby zdefiniować cele strategii bezpieczeństwa narodowego. No właśnie, ponieważ to bezpieczeństwo się turbulentnie zmienia. Poczuć się bezpiecznie. Zobaczmy, co na ten temat sądzi profesor Adam Rotfeld. Poproszę o materiał drugi. To nie jest odpowiedź na jedną czy dwie sekundy. To jest odpowiedź, która wymaga po prostu poważnego rozważenia. Niektóre działania były podjęte, okazały się mało skuteczne. Według mnie kluczowe w tej sprawie jest to, że skoro działania naszego przeciwnika są niekonwencjonalne, odbiegają od normalnych zasad, to i odpowiedź musi też odbiegać od normalnych zasad i być niekonwencjonalna. Innymi słowy, ja uważam, że w tej sprawie nie armaty i samoloty bombardowania mają kluczowe znaczenie, tylko działanie służb specjalnych i penetrowanie tych środowisk, z których wywodzili się mordercy. To na to zwrócił pan poseł uwagę i bardzo słusznie zresztą. Polskie prawo, na przykład, nie wiem, czy państwo wiecie, nie dopuszcza użycia snajperów, których świetnie wyszkolonych mamy. W sytuacji zagrożenia można ich ustawić. I to są takie niestandardowe działania, nie ma procedury użycia snajperów w celu odebrania... Co ostrzegawczy musi być? No nie ma procedury użycia snajpera w celu odebrania terroryście, załóżmy na to, ułożonym materiałami wybuchowymi życia. No i jeśli takiej procedury w ogóle nie ma, bądź ona jest nie wprowadzona prawnie, to też ciężko jest takiego snajpera w sytuacji zagrożenia, który może powstać,
użyć. I takie prawo, to prawo musi być bezwzględnie na początek. Posłowie, to dlaczego nie myślimy na jakieś profilaktyka, żeby wiedzieć, co masz ten proces? Dlaczego myślimy też o snajper, nie wiem, ciąg, który chodzi w naszej ulicy, bomba, która... Dlaczego nie myślimy wcześniejszej, żeby uniknąć taka sytuacja? A co może być profilaktyką pana zdaniem? Profilaktyką to zmienia ta mentalności. Coś różni, to jest ograża mnie i mój spokój, to nie jest ani prawdziwy, ani prawny. Co ja nie znam, to ja muszę w jakiś sposób znać. Prowadzimy dialog. Byłem jeszcze studentem na magister, w czas Wojtyła i byliśmy na takiej stu dialogu międzynarodowym. I około mnie siedział jeden pan z Indii, jeden profesor z Ameryki, tak słynny profesor Vogel. Byłem tak zachwycony. Słyszałem takie zdanie i byłem tak szczęśliwy, jak słyszałem, że biskup Ruini w ten czas, tak jak premier w Watykanie, wyrażał ten nasze sprawozdanie, jako opinię mieli tej naukowców. Dlaczego nie słuchamy ludzi, którzy są kompetentni, którzy są właściwi, żeby demersować, żeby anulować ten proces i zaczynać proces integracyjny ten prawidłowy. Tak, tylko wiele osób mówi, że dyskusja się skończyła, debata się skończyła. Po tym, co się wydarzyło w Paryżu, jeszcze w kilku innych miejscach. Ale... Możemy skończyć, kiedy decydujemy, tylko na jakie koszty? Na strach? Żyjemy w strach cały czas? Powinniśmy się w ogóle i tak cieszyć, że Polska jest rzeczywiście krajem jednolitym i bronimy się tego. Powinniśmy też na to zwrócić uwagę. Zobaczmy, jaka Francja ma problemy i inne kraje z tego, że wpuścili kiedyś muzułmanów w latach 60., 70., bo chcieli pomóc sobie w gospodarczo tanią siłą roboczą. My takich problemów nie mamy i całe szczęście, powiedzmy sobie szczerze, że nie zmieńmy tej polityki. Pilnujmy tej polityki. Jeżeli rzeczywiście zrobimy ten gest, zróbmy te gesty, to są gesty, ale też wiemy dobrze, że te gesty nasze nie załatwią problemy. Co Niemcy robią? No, Niemcy otwierają obozy zagłady, żeby przytrzymywać tych uchodźców. To nie było obozy zagłady, proszę. Proszę bardzo. Jeden z obozów miał być obóz przejściowy. Miał być. Te obozy były również wtedy, jak Polacy w latach 80. masowo wjeżdżali do Niemiec. I to też nie jest tak, że na Polaków tam czekały mieszkania, tylko one tych lagrów, czy jak tam inaczej było to nazywane, trafiali. Jeśli któremuś szybko zweryfikowano, że tato czy dziadek pracował w ramach służby Wehrmacht bądź SS, to on dosyć szybko awansował. Ja mam takie przypadki po prostu z bloku, w którym mieszkam. I on wtedy wyszedł z tego obozu przejściowego w ciągu tygodnia. Natomiast osoby, co do których nie zweryfikowano tej przeszłości związanej z narodem niemieckim, w tym obozie potrafiły 2 lata czekać, zanim trafiły do tak zwanego społeczeństwa niemieckiego. Jasne, ale nie możemy myśleć tylko takimi kategoriami. Zwróćcie panowie uwagę, że na przykład Home Office brytyjski podaje, że Polacy są trzecią grupą, jeśli chodzi o grupy przestępcze imigrantów w Wielkiej Brytanii. Tak? Na początku są Jamajczycy, później są Nigeryjczycy, później my. Powinniśmy się z tego cieszyć? Nie. Ale mafię jakąś? Mamy, oczywiście, że tak. No, jaka ona jest, taka jest, ale funkcjonuje. Znaczy, do czego zmierzam? Nie możemy patrzeć na całą grupę. Tak, nie możemy patrzeć na całe grupy społeczne przez pryzmat ludzi, którzy w jakiś sposób mogą być do tych grup społecznych dołączeni. Tak jak oni, tak jak niestety nie jest dla całej grupy reprezentatywny nasz pan doktor, który z nami siedzi na tym bujającym się pontonie, tak samo nie są reprezentatywni ci ludzie, których oskarżamy o to. Panowie, nasza podróż dobiega końca. Rozmawiamy prawie godzinę, no i pytanie, czy udało nam się odpowiedzieć na któreś z podstawowych pytań. Ja na sam koniec zadam to pytanie, które jest w tytule i bardzo proszę, aby panowie postarali się odpowiedzieć jednym słowem. Na ratunek uchodźcom czy Europie? Tomasz Kostuś. Powinniśmy płynąć w jednym kierunku, tak jak powiedziałem. Potrzebna nam jest solidarność, potrzebna jest jedność. Tutaj nie ma czasu. Panie pośle, na ratunek uchodźcom czy Europie? Europie przede wszystkim. Natomiast jeżeli pomożemy Europie, pomożemy również uchodźcom. Pan doktor Said. Takie same pomysły. Jak uratowujemy Europę, to uratowujemy uchodźców. Tego chcę tylko dodać, jak pani zezwoli na to. Mój tato był w Gran Sasso. On walczył na wartości wolności Europy. On urodził w Maroku, był wprowadzony na ten kraj. To są zasady, w które jeszcze ja wierzę. Musimy kończyć bardzo. Proszę. Tomasz Grzyb. Uchodźcom czy Europie? Paradoksalnie myślę, że pomagając uchodźcom, możemy pomóc sobie. Europa. A myślę, że jak Europa sobie pomoże, to pomoże też innym. Bo bogate kraje, silne kraje są w stanie pomóc innym. Europie. Tomasz Grzyb. Polska jako przedmurze chrześcijaństwa poradzi sobie z tym. Znaczy ja myślę, że pomagać trzeba dzisiaj przede wszystkim Polsce, która ma swoje wewnętrzne problemy. Czyli Europie.
Nie, no Polsce. Polsce. Przede wszystkim tak Polsce. Dalej, Polska ma problemy, z którymi Europa już dawno... A takiej odpowiedzi nie było w pytaniu. Oczywiście, że nie. Tylko ale też jest to ale problem. Senator. Umowa jest otwarta. Prowadzimy dialog. Prawda? Izba wyższa. Okay. Prowadzimy dialog. Ja myślę, że Polska ma dzisiaj równie poważne problemy jak Europa z uchodźcami. I te problemy nie mogą nam, tych problemów nie może nam przysłonić geopolityczna sytuacja Francji, którą oczywiście solidaryzujemy się. To bez dwóch zdań. A najważniejsze, że na tym pontonie jesteśmy wszyscy nadal po godzinie. Bardzo panu dziękuję. Trudne pytania, jeszcze trudniejsze odpowiedzi. To była debata, pierwsza debata o uchodźcach na ratunek Europie czy uchodźcom. Dziękuję panu pierwsza, bardzo. Pierwsza, czyli nie ostatnia. Dziękuję. Się pierwsza, być może nie ostatnia. Dziękuję również naszym widzom. Dziękuję. Dobranoc. Dziękuję. Dobranoc. Thank you.